8 lipca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Strażacy kolejny raz w akcji na składowisku w Rogowcu. O interwencję poprosili pracownicy jednej ze spółek. Zaniepokoił ich intensywny zapach chemikaliów. Na miejscu znajdowały się też poprzewracane beczki, z których wydostawała się ciecz. Wpłynęło zgłoszenie o przewróceniu się zbiorników z chemikaliami na nielegalnym składowisku w Rogowcu. Wpłynęło zgłoszenie od pracowników firmy Betrans. Oni prosili, żeby po prostu zbadać atmosferę, bo jest wyczuwalny zapach chemiczny, czy jest na terenie ich firmy bezpiecznie. No to udaliśmy się na miejsce z dwoma zastępami i KDR na miejscu podjął decyzję o zadysponowaniu w celu zbadania tej atmosfery, czy jest bezpieczna, grupy ratownictwa chemicznego z Łodzi. Poza tym sprawdziliśmy te pojemniki, które uległy przewróceniu, czy nie doszło do jakichś wycieków. Tam, gdzie dochodziło do jakichś wycieków, ustawiliśmy te zbiorniki w taki sposób, aby nic z nich nie wyciekało, a te substancje, które się rozlały i pozostałe, które były tam na placu, rozlane, obsypaliśmy sorbentem. Z uwagi na to, że wcześniej tam była dosyć duża ulewa, również usypywaliśmy wał, ponieważ zgromadziły się tam kałuże z tymi chemikaliami, filmem chemikaliów na wierzchu na tym placu, no to żeby te wody opadowe z tą chemią nie wydostawały się poza plac, usypaliśmy wał z dwóch wywrotek z piasku od strony wsi Rogowca, bo tam akurat jest spadek terenu, że w tamtą stronę to tutaj mogło spłynąć, to żeśmy to usypali taki wał z piasku w celu ograniczenia tych rozlewisk. No i po sprawdzeniu atmosfery oczywiście okazało się, że jest bezpiecznie, mimo tego zapachu nie wykazały mierniki żadnych niebezpiecznych substancji w powietrzu. Przekazaliśmy miejsce, przybyłem na miejsce. Zarządcy obiektu od marszałka województwa łódzkiego i zakończyliśmy działania. Zmiany w jednej z bełchatowskich spółek. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma nowego prezesa. Ze stanowiskiem pożegnał się Grzegorz Zegarek, który piastował tę funkcję od 2015 roku. Zmiany w składzie zarządu PEC wprowadzono w Biuletynie Informacji Publicznej dziś z samego rana. Nowym prezesem zarządu, dyrektorem naczelnym został Łukasz Rutka. Kim jest nowy prezes, to póki co pozostaje tajemnicą, bo z rana ani w siedzibie spółki, ani w magistracie nikt z zapytanych przez nas osób nie był w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego wysłaliśmy oficjalnego maila. Wiceprezesem został Marek Ciapała. W składzie Rady Nadzorczej znaleźli się Grzegorz Frajman, przewodniczący Rady Nadzorczej, Rafał Nowakowski, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Wyczachowski, sekretarz Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, udziałowcem większościowym spółki PEC jest miasto Bełchatów. Wyjątkowa lekcja historii w terenie. Muzeum Regionalne w Bełchatowie zaprosiło młodych miłośników historii na wycieczkę. Góry Borowskie, historia dwóch wojen światowych. To tu, w miejscu jednej z największych bitew kampanii wrześniowej 1939 roku, spotkali się miłośnicy historii, by wspólnie wyruszyć w wyjątkową podróż. Śladami żołnierzy m.in. 2. Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem generała Ludwika Czyżewskiego i 2. Dywizji Legionów Piechoty, którzy bohatersko bronili każdego skrawka ziemi, zatrzymując tak długo, jak to było możliwe, hitlerowskie wojsko. Góry Borowskie są miejscem wyjątkowym i to w skali nie tylko regionu, ale i całego kraju. Swojego czasu wydarzenia związane z walkami na Górach Borowskich. O tych wydarzeniach można było przeczytać chociażby w podręcznikach do historii. A więc to, co się tu działo, miało naprawdę bardzo wielkie przełożenie na to, co działo się, szczególnie w 1939 roku na całym froncie walki z Niemcami, ale trzeba pamiętać o tym, że jest to miejsce, które nie odnosi się tylko do 1939 roku. Akurat te walki są w mojej opinii najistotniejsze, ale do podobnie ciężkich walk dochodziło tutaj na początku grudnia 2014 roku.
Na Górach Borowskich funkcjonowało przed II wojną światową i chwilę po II wojnie światowej lotnisko szybowcowe, więc tutaj jest naprawdę wiele bardzo ciekawych punktów historycznych, znajdujących się relatywnie bardzo blisko siebie, a więc nie wymagających. Jest piękne otoczenie przyrody, bo mamy tutaj lasy sosnowe, super powietrze, można czuć się bezpiecznie i czuć, jeżeli ktoś ma jakieś zamiłowanie do historii, to na pewno czuć się spełnionym, jeżeli idzie o wiedzę historyczną. Ci, którzy dzisiaj tutaj nie zagościli na tym spotkaniu, skąd mogą czerpać wiedzę? Mówisz, że w książkach do historii jest nieco opisana cała ta sytuacja, ale czy tutaj Bełchatów skusił się na wydanie czegoś o własnym tutaj miejscu? Znaczy tak, trzeba zadać sobie pytanie, na jakim poziomie chcemy tę historię poznawać. A więc jeżeli mówimy o takich opracowaniach czysto naukowych, dotyczących walk, które miały tutaj miejsce, to są takie opracowania. Chyba takim najbardziej znanym i popularnym są wspomnienia Ludwika Czyżewskiego od Gór Borowskich do Zakroczymia. Jeżeli chodzi o rok 1939, w zeszłym roku tutaj w Borowej jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny i pracowity pan sołtys, z którym realizujemy różnego rodzaju projekty. A więc jak widzicie państwo, w tych wszystkich miejscach historycznych stoją dziś tablice z krótkimi informacjami dotyczącymi tych miejsc, ale również z notkami bibliograficznymi. A więc jeżeli ktoś chce się czegoś więcej dowiedzieć, może tej literatury poszukać, ona jest ogólnie dostępna. Ona zasadniczo problemem nie jest to, czy ta literatura jest, tylko ludzie, którzy będą chcieli jej szukać. A więc naszym zadaniem jest zrobić tak, żeby jak największa grupa ludzi chciała szukać czegoś więcej na temat naszej pięknej regionalnej historii. Właśnie historia niesamowita, ciekawa, ale nie ma co ukrywać, że dla tej młodzieży może być też trudna, bo tutaj ludzie ginęli. Tak, będzie to historia na pewno trudna, aczkolwiek myślę, że po tym, co dzieje się od 2022 roku za naszą wschodnią granicą, to do kwestii wojny wiele osób podchodzi już całkowicie w odmienny sposób niż jeszcze 10 lat temu. Ta wojna zbliżyła się do naszych granic, te informacje na temat tych okrucieństw wojny docierają do nas. No niestety jest to mówi się, że wojna na Ukrainie jest najlepiej udokumentowaną cyfrowo wojną, a więc codziennie pojawia się szereg tragicznych filmów dotyczących tak naprawdę życia na froncie i tego, co się na froncie dzieje. A więc to podejście, myślę, że dzisiaj ludzi do kwestii wojennej jest już nieco inne niż to, kiedy myśleliśmy, że wojna to jest taka przeszłość, która już do nas nigdy, to są te demony, które już do nas nigdy nie przyjdą, że skończyło się to wszystko w 45 roku, mówiąc o II wojnie światowej i na tym koniec, a jednak okazało się, że te demony wracają i trzeba o tym mówić. Jeżeli nie będziemy udawać, że nic się nie wydarzyło i że przed nami tylko i wyłącznie kraina mlekiem i miodem płynąca, to zaczniemy popełniać błędy. A więc trzeba mieć z tyłu głowy nawet te trudne i traumatyczne wydarzenia, które tej ziemi w przeszłości, nie tylko tej ziemi, dotyczyły, żeby nie popełniać błędów. O tym, co działo się tutaj przed laty, informują tablice, które tworzą ścieżkę edukacyjno-historyczną. Tablice nawiązują do szkoły szybowcowej, cmentarza wojennego z I wojny światowej czy pomnika obrońców Gór Borowskich. Chciałem, żeby syn czegoś się nauczył tutaj o regionie, o tych bitwach, które się tu toczyły i tak ogólnie. Tak? Jesteście tutaj pierwszy raz, czy kolejny? Nie, ja stąd pochodzę, także ja znam tutaj okolice, no a synowi chciałem pokazać. Jak się synowi podoba tutaj? Fajnie. Tak, tata mówił i opowiadał, że może być tutaj ciekawa lekcja historii? Nie. Nie? A jesteś zaskoczony, że to tak ciekawie tutaj przebiega? Tak. Super. A jeszcze pana chciałam zapytać, skoro pan tutaj z tych okolicy pochodzi, właśnie jaka jest wiedza w sumie osób, które tutaj w okolicy mieszkają o tym miejscu? Pani, co ja pamiętam, że w szkole nie uczyliśmy się wiele. Praktycznie nic ze szkoły nie wyniosłem tutaj o tym miejscu, o tym, co tu się działo. Jedyne co, to przyjeżdżałem tutaj, coś opowiadał tata, czytałem tablicę i tyle. Tak. Także dla mnie też to jest bardzo fajna lekcja dzisiaj. Czyli to jest taka właściwie lekcja dla samych zainteresowanych, tak. Dla tych, którzy lubią drążyć. Tak jest, zgadza się. Każdy, kto chciałby osobiście udać się w taką podróż, może to zrobić. Kolejne wyprawy zaplanowano 12, 19 i 26 lipca. Więcej informacji uzyskacie państwo w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. W minioną niedzielę park w Grocholicach zamienił się w centrum rozrywki i nauki, a wszystko za sprawą lubianego przez bełchatowian wydarzenia pod nazwą Osiedlowe Lato w Mieście.
W minioną niedzielę park Markiewicza w Grucholicach zamienił się w wielki plac zabaw. Najmłodsi mogli zagrać w piłkę nożną i babingtona, ułożyć wielkie puzzle i klocki. Nie zabrakło malowania buziek, brokatowych tatuaży i plastycznych zajęć. Poza tym można było popuszczać gigantyczne bańki mydlane oraz wyruszyć w historyczno-poszukiwawczą podróż z Muzeum Regionalnym. Animatorzy przygotowali także wiele konkursów, w których do wygrania były ciekawe nagrody. W jaki sposób można dbać o środowisko? Odpowiedź A. Jeżdżąc na rowerze. Odpowiedź B. Jeżdżąc samochodem. Odpowiedź C. Latając samolotem. Jeżdżąc rowerem. Dobra? A jak samochód jest elektryczny? To nie było podchwytliwe pytanie. Brawo, to jest dobra odpowiedź. Ekologia jest stałym elementem osiedlowego lata w mieście, stąd jego hasło – segregacja to dobra reakcja, które zachęca do nauki selektywnej zbiórki odpadów. Co to jest recykling? Znasz takie słowo? Jest to A. Powtórne wykorzystywanie odpadów. B. Zbieranie śmieci w lesie. C. Wyrzucanie odpadów do odpowiednich koszy na śmieci. Co to jest recykling? A, B czy C? Bardzo dobrze. Tradycyjnie zabawie towarzyszyły występy. O oprawę muzyczną zadbało stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Grucholic i Okolic. Na scenie swoje wokalne talenty prezentowały dzieci. Nieco starszym muzyczne przeboje wyśpiewywał zespół Bezpieczny Weekend. Okay. Zapraszamy wszystkich do tańca. To będzie klasyczny numer, a zdradzicie jaki? Domyślimy się. Aha, domyślimy się, okej. Okay. Myślę, że to jest niespodzianka, zaraz zagwozdka przygotowana od zespołu dla Państwa, tak więc zostańcie z nami do końca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Niemal 1 360 000 000 złotych nadpłaconej składki wróciło już do przedsiębiorców. Płatnicy, którzy wysłali wniosek o zwrot nadpłaty, powinni otrzymać zwrot na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego najpóźniej 1 sierpnia. Niedługo ZUS zakończy wypłatę zwrotów nadpłaconych składek, bowiem dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi do 4 lipca obsłużono już 99% wniosków, a w sumie tych wniosków wpłynęło do ZUS-u ponad 807 tysięcy na łączną kwotę wynoszącą 1 590 000 000 złotych. U części płatników z nadpłaty zostały pokryte zaległości. Jeżeli płatnik nie złożył wniosku o zwrot, a ma nadpłatę z rocznego rozliczenia, ZUS musi ją rozliczyć na koncie płatnika. I chociaż ma na to czas do końca 2024 roku, to dzięki temu, że uruchomił już 6 czerwca obsługę rozliczeń, proces ten właśnie dobiega końca. W sumie na kontach blisko 397 tysięcy płatników ZUS rozliczył nadpłatę w wysokości ponad 516 700 000 złotych, co również stanowi 99% kwoty do rozliczenia. Kolejne kwoty wkrótce zostaną zaksięgowane. Bieżące saldo z uwzględnieniem rocznego rozliczenia jest dostępne w profilu płatnika na platformie usług elektronicznych ZUS. Jeżeli z rozliczenia wynika nadpłata na koncie, płatnik może zawnioskować o jej zwrot na ogólnych zasadach, czyli złożyć wniosek RZSP lub pokryć nią bieżące składki. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.